Dzień dobry, mam takie pytanie. Ile może kosztować taka suknia? Więcej niż 800 zł. Tak. Około 10 tysięcy. 10. A ta druga? No, ta to z 20. 5-6 tysięcy? Coś koło tego? No, z 10 tysięcy zł. Tak do 10. Robi dobre wrażenie? Bardzo ładnie. 1800. A ta bogato zdobiona? 3000, 3,5 w salonie. Jak pani myśli, ile kosztuje taka suknia ślubna? 10 tysięcy. Powiedzmy, że 10. Co ja jestem w tym rodzaju konkurencją dla pani? Jezus Maria, to pan się zna w temacie. Bo ja powiem, że... Moja żona prowadzi salon sukien ślubnych w Lublinie. A pani i panią podgląda. O Boże, jak miło! Jak pan myśli, ile te suknie mogą kosztować? Ta nie mniej niż 6,5 tysiąca. Nie mniej niż 6,5. Tak. A ta? A ta koło 9. Droga suknia od taniej. No wiadomo, ceną, ale czym jeszcze? Co się pod tym kryje? Wymienię wam parę rzeczy, które mają znaczący wpływ na cenę sukni ślubnej. A na koniec pokażę wam kilka modeli sukienek w naprawdę dobrych cenach, które w moim odczuciu wyglądają świetnie, ale oczywiście ciekawa będę również waszych opinii. No więc jeżeli mówimy o sukni ślubnej, to przede wszystkim musimy powiedzieć o sposobie jej szycia, krawiectwie, o podstawie tej sukni, czyli o wykrojach. I oczywiście im suknia prostsza do wykonania, tym tańsza. Mniej skomplikowana konstrukcja oznacza automatycznie niższą cenę. Ważne jest to na przykład, jakie nici użyte są do jej uszycia, ale również takie elementy jak na przykład miseczki podtrzymujące biust. Czy są one zwykłe, czy są one z push-upem, czy w ogóle ktoś o nich zapomniał. W sukni ślubnej bardzo, bardzo ważna jest tkanina, z której suknia jest wykonana. Są oczywiście tkaniny tańsze oraz tkaniny droższe. Wiadomo, że suknia z tiulem będzie tańsza od tej z na przykład jedwabną organzą. Ale jeżeli chodzi o ten tiul, to też jest wiele rodzajów tego tiulu. Można znaleźć tiul, który ma nieco większe oczka i jest sztywniejszy i taki zdecydowanie jest propozycją tańszą, ale są również tiule włoskie, które mają drobne oczka, które są bardzo miękkie, no i tutaj już ta cena znacząco różni się od tego modelu poprzedniego. Jeżeli mówimy o tkaninach, to też bardzo ważne w wycenie sukni jest zużycie tkaniny. Czyli jeżeli suknia jest wielowarstwowa, szyta na przykład z pełnego koła, no to zużycie tkaniny jest dużo większe niż na suknię, która jest wąska, ma na przykład jedną bądź tylko dwie warstwy, a całość unosi jedynie halka. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na cenę są zdobienia. To nie jest tak, że nie ma tanich zdobień, oczywiście są. Najtańszym rodzajem zdobienia jest ceki. Natomiast już różnego rodzaju perełki, kamyczki, kryształki są zdecydowanie droższą opcją. Na cenę wpływa też to, czy suknia jest uszyta z jednego materiału, czy z mieszanki różnych. Czyli jeżeli na sukni jest na przykład i tiul, i koronkowa warstwa, na przykład pod tiulem, i warstwa jeszcze z brokatem, a na wierzchu są aplikacje, no to ta mnogość tkanin wpływa na cenę. Powiedzmy sobie to obiektywnie, szczerze, tak po prostu jest. Jeżeli marzy wam się suknia niepowtarzalna, to najpewniej będzie to suknia jednak droższa. Suknie tanie często produkowane są w masowych ilościach i może zdarzyć się tak, że pod kościołem spotkacie dziewczynę w takiej samej sukni jak wasza. A teraz pokażę wam, że suknie tańsze wcale nie są gorsze. Zobaczcie te piękne propozycje w dobrych cenach.
Paulina w momencie, jak zobaczyła na wieszaku tę suknię, to powiedziała, że od razu chce tą przymierzyć. Rzuciła ci się w oczy. Tak. No właśnie. Czemu? Pewnie dlatego, że bardzo się świeci. To jest ogromny atut tej sukni, że ona jest cała wykonana z materiału właśnie ozdobionego cekinem i dzięki temu przepięknie się mieni, zarówno w świetle sztucznym, jak i w słońcu. No i to, co dziewczyny też często lubią bardzo, bardzo, to jest ta linia dekoltu, która jest w tej sukni, czyli tak zwane opadające ramionczka. Panny młode czują się od razu jak takie postaci z bajki, to są w ogóle jakieś takie spełnienie dziecięcych marzeń. Jak ty, Paulina, miałaś, jak zobaczyłaś te suknie? Od razu właśnie skojarzyłam się z taką księżniczką, a ja bardzo lubię takie suknie, więc bardzo, bardzo w moim guście. No właśnie. Co jest też fajnego w tej sukni, to to, że jest nowocześnie wykończona na dole. Czyli tutaj znajduje się taka taśma, która nazywa się krynolina i ona po prostu powoduje, że ta suknia bardzo ładnie układa się w takie równomierne dosyć fale. No i też fajnie właśnie ten dół koresponduje z tą górą, ładnie podkreśla talię, no i tak jak widzicie, ta suknia jest właśnie księżniczką, czyli takim modelem, który jest zdecydowanie uwielbiany, szczególnie przez młode dziewczyny, ale mam wrażenie, że ogólnie przez Polki. Dziewczyny lubią na ślubach wyglądać po prostu jak z luna. Ważna rzecz, która jeszcze jest w tej sukni, to, pokażesz, Paulinko, tył, to to, że ona jest właśnie z tyłu wiązana, czyli ma taki gorset, który jesteście w stanie nawet bez specjalnego krawieckiego dopasowywania dobrze dopasować do swojej figury, do swojego ciała. Super, dziękuję, możesz już stanąć przodem. I zauważcie, że ta suknia nie ma trenu. To jest też ważny element wpływający na cenę. Suknia z trenem jest zawsze droższa od tej, która jest ścięta na równo z wysokością panny młodej, a im tren dłuższy, tym suknia droższa. Tutaj w tej propozycji, która jest tak super nowoczesna, to, że tego trenu nie ma, w ogóle mi nie przeszkadza. Czy ty marzyłabyś o trenie? To jest dla ciebie super ważne? Nie, nie jest ważne. No właśnie. Jest wiele panien młodych, które uwielbiają treny, natomiast tak jak chcą, tak bardzo martwią się, a co będzie potem, a czy mi będzie wygodnie, a czy sobie poradzę, a czy po podpięciu będzie ładnie wyglądało. No oczywiście dobrze podpięty tren wygląda świetnie, ale tutaj już wymagana jest absolutnie wizyta w salonie, żeby te poprawki wprowadzić. Czy czujesz się swobodnie w tej sukni? Ona jest wygodna? Suknia jest bardzo lekka, jak druga skóra. To, co mi się w niej najbardziej spodobało, to to, że jest bardzo błyszcząca. Ja bardzo lubię błyszczące suknie. No jest taka księżniczkowata. Swobodna w ruchu, pięknie się mieni. No i to jest właśnie nasza pierwsza propozycja nowoczesnej księżniczki, błyszczącej od stóp do głów. Jak krasnal. Miriam, powodujesz, że czujesz się jakoś jak dziecko. Mogę trochę niżej. Nie, co ty, stój na prostych nogach, prezentuj tą piękną figurę, jest oszałamiająca, więc korzystajmy. Moi drodzy, kolejna suknia, którą fenomenalnie prezentuje Miriam, ale to jest też taka suknia, która nie jest taką oczywistą suknią ślubną, nie jest taką typową księżniczką, ani typową rybą. Faktycznie ten krój jest rzadko spotykany, ale dzięki temu też tak unikatowy i ciekawy. Jak patrzę na tę suknię i w ogóle na Miriam w niej, to mam wrażenie, że na czerwony dywan spokojnie mogłaby się udać, bo ta suknia też występuje w innych kolorach i jest taką wtedy suknią absolutnie wieczorową. Natomiast w tej bieli no, jest super nowoczesna, super odważna, modowa, stylowa. Dla takiej niestandardowej panny młodej. Mam wrażenie, że dla kobiety, która szuka czego innego i nie chce być właśnie taką na przykład typową księżniczką. Miriam, jak ci się ta podoba? Bardzo, bardzo mi się podoba, naprawdę. Może ja jestem bardziej tradycjonalistką i nie wyobrażałam sobie na początku siebie w tej sukni, ale już jak ją ubrałam, to poczułam się rewelacyjnie, bo tutaj ona wszystko idealnie trzyma i naprawdę gdy spojrzałam w lustro, to stwierdziłam, wow, proszę, pięknie. Zobaczcie, ile w tej sukni się dzieje, a pomimo tego pozostaje bardzo elegancką propozycją.
Wedding Dream TV to znane i lubiane serie. Premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv. Mamy tutaj asymetrię w górze sukni, czyli z jednej strony mamy rękaw i jeszcze taki fajny, bo on tutaj zaczyna się taką zalotną bufką. Z drugiej strony mamy trochę odkrytego dekoltu, mamy podkreśloną pierś, no i fajną gorsetową górę. I to jest właśnie jedyne miejsce w tej sukni, które jest delikatnie zdobione przy pomocy perełek. Krój tej sukni powoduje, że jest przepięknie podkreślona talia. I to, co powiedziała właśnie Miriam, to, że czuję, że to wszystko po prostu tam... dobrze się trzyma. Jeżeli chodzi o dół, to faktycznie fenomenalne jest to rozcięcie, które powoduje, że poruszamy się w niej swobodnie, pomimo tego, że ten model jest dosyć dopasowany, obcisły i ma troszeczkę taki kształt rybki. Ale przez to, że to rozcięcie idzie aż odtąd, aż do tamtąd, to jest faktycznie bardzo wygodna opcja. Czyli do tańca i do różańca. Teraz zupełnie inna suknia niż wszystkie do tej pory. Propozycja w kształcie literki A, bardzo subtelna, delikatna, zwiewna. Fajne połączenie gładkiej, delikatnej tkaniny z aplikacjami koronkowymi, ale takimi bardzo właśnie subtelnymi. Wszystko zachowane w takim duchu eleganckim, ale takim troszkę ku naturze mam wrażenie, że troszkę takie boho, albo troszkę na mniejsze przyjęcie jest to propozycja. Jest to też propozycja bardzo, bardzo wygodna. Tutaj nie ma żadnej obawy, że coś mi się osunie, omsknie, ramionczko spadnie, albo będzie się wrzynało. To wszystko jest tutaj ładnie utrzymane na takiej cielistej siateczce i to powoduje, że jest takie poczucie komfortu i pewności siebie. Czy ja dobrze mówię, czy nie? Tak, sukienka jest bardzo wygodna. Dobrze czujesz, że ona się trzyma? Nie masz takich, wiesz, obaw, że coś tam może ci opaść? Nie, czuję się bardzo swobodnie. No właśnie. I ta suknia przez to, że tak naprawdę jest zapięta z tyłu do samej góry, ale jest ta siateczka, to jest fajne połączenie, bo z jednej strony jesteśmy ubrani, a z drugiej strony tego wcale nie widać, a mamy właśnie takie dobre uczucie, że mam na sobie suknię, z którą na pewno nic się nie stanie. Mówię o tym dlatego, że często panny młode, na przykład wybierając suknię z gorsetem, martwią się o to, że właśnie podczas tańca będzie im niewygodnie, że coś im wyskoczy albo sukienka obsunie się niestety w dół. No oczywiście dobrze dopasowany gorset nie powinien nieść ze sobą takich niespodzianek, natomiast to jest na pewno opcja dla takich panien młodych, które nawet z tą myślą, że dobrze dopasowany gorset się nie porusza i nie osuwa, chcą czuć się bezpiecznie i wybierają właśnie wtedy często taką opcję. No i tak naprawdę mam wrażenie, patrząc na Paulinę, że ta suknia zarówno jest taka delikatna, że pasuje do bardzo młodej, takiej delikatnej, dziewczęcej urody, ale jednocześnie to może być suknia, którą wybiorą sobie trochę starsze panny młode, albo na przykład panie na ślub cywilny. No tutaj pomysłów na tę kreację jest bardzo wiele, bo tak naprawdę ona swoją elegancją i taką klasyką daje nam masę opcji i możliwości. I woke up this morning, I wanted to cry. My baby mistreats me, I don't know the reason why. I give her my money, I give her my time. She still wants to cheat me, I just want to die. You never be satisfied, it's time to say goodbye. Słuchajcie, ja w swoim życiu już widziałam tyle sukien ślubnych, że potrafię też docenić tą prostotę, klasykę i elegancję. I bardzo, bardzo ją doceniam i tak naprawdę uwielbiam. I oczywiście są takie panny młode, które marzą o tonie błyskotek na sobie, ale jestem przekonana, że wśród panien młodych są również takie kobiety, które w dniu tego ślubu chciałyby wyglądać po prostu jak spod igły. Elegancko, prosto i z jednej strony skromnie, ale z drugiej strony tak
no wyjątkowo. I mam wrażenie, że ta suknia w ogóle spełnia wszystkie te oczekiwania. Zobaczcie, to jest suknia, która jest wykonana z gładkiej tkaniny i ma bardzo, bardzo prosty krój. Oczywiście do tej sukni należy mieć nienaganną figurę, bo ona niestety jest w stanie obnażyć wszystko, co w naszej figurze jest złe. Natomiast jeżeli jesteście posiadaczkami pięknej figury, to zdecydowanie taka propozycja, która, no zobaczcie, przepięknie odkrywa linię ramion, to jest coś no wspaniałego. Ja uwielbiam w ten sposób odkryty... O Jezu, uwielbiam w ten sposób odkryty dekolt! Uwielbiam. Czuję, że to jest takie super kobiece i nawet jak całość jest właśnie do dołu zakryta, to to jest super. Ja lubię. No i dalej, zobaczcie, mamy długi rękaw, no i praktycznie gładką, obcisłą suknię, która w bardzo fajnym miejscu zaczyna się rozszerzać, ponieważ właśnie to miejsce daje takie poczucie wysmuklenia i wydłużenia serwetki. Jeżeli to rozszerzenie ryby zaczyna się nieco niżej, to wtedy mamy wrażenie, że optycznie trochę to skraca nogi i podkreśla nam biodra. Natomiast tutaj jest to wszystko uszyte idealnie, no i wspaniale tę całość dopełnia tren. On naprawdę tu jest bardzo, bardzo ważnym elementem, bo jak ta suknia jest właśnie tak klasyczna, to musi mieć taki element, który doda tego efektu wow. Miriam, ja jestem ciekawa, czy ty się dobrze w niej czujesz, ale też czy według ciebie to by była na przykład fajna propozycja na ślub? Tak, uważam, że na ślub tak, do kościoła. Jak najbardziej ubrałabym taką suknię i czuję się w niej bardzo dostojnie, tak naprawdę elegancko. I tak samo jak powiedziałaś o tych ramionach, nie? Że to jest takie kobiece od razu. No, stwierdziłam, że to nie, całkowita prawda. To nie, trzeba więcej, nie trzeba więcej odsłaniać, nie? Żeby czuć się w ogóle sexy. Tak, dokładnie. Jest perfekt. Perfekt. No i oczywiście to też jest taka propozycja, która bardzo mocno daje zaistnieć naszej urodzie. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby przygotować przepiękny makijaż, przepiękne włosy, żeby po prostu być gwiazdą tego dnia i ta suknia na pewno w tym pomoże, a nie przyćmi urody panny młodej. No i bardzo proszę, piękna, klasyczna wersja, no ponadczasowa i na ślub, i na czerwony dywan. Coś pięknego. Kolejna bardzo delikatna propozycja, suknia subtelna i wykonana z bardzo fajnej, takiej miękkiej, przyjemnej tkaniny. I niby tkanina prosta, ale jest w taki sposób zaprasowana, że powstały takie mini pliski i dzięki temu jest to jakiś taki smaczek w tej sukni, coś się dzieje innego, wyjątkowego. No, żeby też było jeszcze ciekawiej, no to suknia uzupełniona jest nie tylko o koronkę, taką bardzo fajną, delikatną bawełnianą, ale również o aplikacje. I tutaj właśnie te aplikacje są ładnie zdobione. Mamy tu zarówno cekin, jak i koralik i wszystko jest utrzymane w takiej właśnie złamanej bieli z odrobiną srebrnych elementów, takie właśnie maleństwa mocniej błyszczące na dekolcie wspaniale podkreślają całość. No i też właśnie ten element koronkowy jest z tyłu na plecach, więc świetnie gra przód z tyłem. I co, Paulinko, jak się czujesz w tej sukni? To jest chyba też przykład na taką bardzo lekką suknię. Tak, jest bardzo leciutka i też bardzo wygodna. To jest też suknia, która idealnie sprawdzi się zarówno na ślubie cywilnym, jak i na ślubie kościelnym, jak i na ślubie plenerowym, ponieważ właśnie łączy w sobie tą prostotę tego lekkiego materiału połączoną z tą zdobną koronką, to ta propozycja będzie pasowała do wesela w naprawdę bardzo różnych stylach. Zarówno dla młodej dziewczyny o delikatnej urodzie, jak i dla nieco bardziej dojrzałej kobiety ta propozycja jest top. No i słuchajcie,
na koniec coś zupełnie innego, tym razem kombinezon. Ja często dostaję pytania o to, czy w salonie dostępne są garnitury albo właśnie kombinezony. No więc oczywiście mamy dostępne szycie na miarę i można uszyć sobie przepiękny kobiecy garnitur, ale również można zdecydować się na taki kombinezon. No mi się to bardzo podoba. Nawet taki kombinezon można jeszcze właśnie połączyć sobie z jakąś fajną marynarką. No dla takiej nowoczesnej panny młodej, która po prostu wie, że sukienka to nie jest coś dla niej, bez znaczenia jaka to jest suknia, po prostu chce wyglądać inaczej, chce trochę odstawać i wydaje mi się, że to też jest ciekawy pomysł. Ja lubię takie odważne panny młode, więc zawsze cieszę się, jak ktoś ubiera ten kombinezon i tak przepięknie w nim wygląda, jak teraz Miriam. Dla wielu panien młodych też taki kombinezon jest świetną propozycją na poprawiny bądź po prostu na przebranie podczas wesela. I no cóż, jednak spodnie to też wygoda. Niektóre dziewczyny lubią się po prostu bawić w spodniach. Jak ty, Miriam, czujesz się w tym kombinezonie? No właśnie ja czuję się bardzo wygodnie, komfortowo. Ubrałabym to na pewno właśnie na przebranie, albo na poprawiny, albo później właśnie na weselu. To też oczywiście fajna propozycja na taki mniejszy, bardziej kameralny ślub, często na ślub cywilny. Ostatnio te śluby cywilne też odbywały się w bardzo małym gronie, więc kobiety po prostu chciały tą bielą podkreślić okazję, ale też nie chciały iść do urzędu w wielkiej sukni. No i to jest wtedy dla nich doskonała opcja. Mam wrażenie, że jak panna młoda porusza się w tym kombinezonie, to trochę tutaj dół tych spodni wygląda niemalże jak sukienka, ponieważ tu mamy takie fantazyjne rozcięcia, no ale nie wychodzi tam po prostu goła noga, tylko jest przepiękna, półtransparentna tkanina, która zakrywa nogę, ale jednak coś tam się w dole ciekawego dzieje. No i do tego, jeżeli chodzi o górę, to jest przepiękny krój z głęboko wyciętym dekoltem i to jest taki krój, który też często występuje w sukniach ślubnych i panny młode go uwielbiają. Tutaj ta góra zestawiona z tym dołem, no po prostu coś wyjątkowego, innego niż wszystko. Często do mnie piszecie, że w Concept Store pewnie jest tak drogo, że te ceny mogą unieść jedynie warszawskie gwiazdy. Nic bardziej mylnego. Tutaj mamy coś dla każdego. Każda z Was znajdzie swoją wymarzoną suknię. Mamy różne modele, różne ceny i różne promocje. Dlatego zapraszam, przybywajcie. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!